Witam serdecznie w programie Musicie być mocnym miłością. Witam mojego gościa, księdza doktora Marka Dziewieckiego. Ja również pozdrawiam panią redaktor i wszystkich telewidzów. Dzisiaj kolejny ważny temat, czyli duchowość. Bardzo ważny temat, chociaż może zwłaszcza młodym ludziom duchowość się wydaje mniej atrakcyjna niż na przykład mówienie o myśleniu, emocjach, o płciowości, cielesności czy seksualności, ale zapewniam, że to jest sfera nie tylko ważna, ale i ciekawa. Księże Marku, zatem czym jest ta duchowość? Często jestem na różnych sympozjach, czy uczestniczę w dyskusjach, w których się mówi o duchowości, ale rzadko kto definiuje duchowość. Nieraz tam się dosyć intensywnie sprzeczamy, jaka jest duchowość dojrzała, jaka niedojrzała, ale właśnie warto zacząć od prostej w miarę definicji. Otóż najprostsza definicja wydaje mi się taka, że duchowość jest to zdolność człowieka do zrozumienia samego siebie. Prawda, że proste? Zdolność człowieka do zrozumienia samego siebie. Jeśli przyglądam się kwiatu, podziwiam jakieś zwierzę, podziwiam zachód słońca, to nie jest duchowość. Niektórzy tak mylą duchowość właśnie z jakimś podziwem piękna przyrody, z jakąś wrażliwością estetyczną, muzyczną. Nie, nie. Duchowość zaczyna się wtedy, kiedy stawiam pytanie o samego siebie, o człowieka. Kim jestem, skąd się wziąłem, dokąd lub do czego zmierzam, czy do kogo, w oparciu o jakie więzi, wartości mogę tam dotrzeć, gdzie zamierzam. A więc duchowość jest to, powtórzę, zdolność zrozumienia samego siebie. Czy taka zdolność jest nam potrzebna? Tak. Zwierzęta nie mają duchowości, bo zwierzęta nawet nie wiedzą, że istnieją. A co dopiero po co istnieją, skąd się wzięły i dokąd zmierzają. Więc zwierzęta nie mają duchowości, człowiek ma duchowość. Dlatego, że człowiek w przeciwieństwie do zwierząt potrafi zrozumieć samego siebie. Ma przynajmniej taką szansę, taką możliwość właśnie dzięki sferze duchowej. I jest pewna przewaga zwierząt, mówiąc tak troszkę z uśmiechem, nad nami. Mianowicie zwierzęta nie mają wolności, nie mają świadomości, nie mają duchowości i w związku z tym wykonują biernie program, który Stwórca wpisał w ich naturę. I dlatego, uwaga, plusem jest to, że wśród zwierząt nie ma alkoholików, narkomanów, przestępców, nie ma ludzi, nie ma osób, chciałbym powiedzieć ludzi, nie ma zwierząt zaburzonych psychicznie, nie ma zwierząt, które są jakieś takie bandycko nastawione, mówiąc z uśmiechem. Ale to nie znaczy, że lepiej być zwierzęciem. Nie, nie, właśnie chcę wyjaśnić, że od tej strony patrząc, to ktoś mógłby powiedzieć, no zwierzęta mają przewagę, bo nie krzywdzą same siebie, nie robią jakichś wielkich błędów życiowych. Ale jest coś za coś. Otóż my ludzie mamy świadomość, mamy wolność i możemy kierować własnym życiem zgodnie z tym, coś mu znaleźć za najlepsze, za mądre i piękne. I dlatego człowiek właśnie dzięki sferze duchowej może się zachwycić własną niezwykłością, której nie mają zwierzęta i może coś mądrego ze swoim życiem zrobić. Czyli duchowość, powtórzmy, jest to zdolność do zrozumienia samego siebie. I kto korzysta z tej zdolności, może zrobić ze swoim życiem coś bardzo pięknego. Księże Marku, czy w sferze duchowej są jakieś zagrożenia? Jak w każdej sferze, tak i w tej sferze zagrożenia są zawsze możliwe, nie ze względu na to, że sfera duchowa może być groźna, tylko że człowiek może tę sferę w niewłaściwy sposób rozwijać lub jej wręcz w ogóle nie rozwijać. Otóż podstawowe zagrożenie to jest brak sfery duchowej. Nie tyle brak w sensie, że ktoś jej nie ma, tylko że jej nie rozwija. Otóż trudno na przykład nie troszczyć się o moje ciało, bo ciało krzyczy, kiedy jest głodne, krzyczy, kiedy jest niewyspane, no to ziewamy, kiedy coś boli, no to czujemy bardzo mocno. Więc trudno ignorować własne ciało, trudno nie zwracać uwagi na ciało. Natomiast sfera duchowa jest sferą taką delikatną, chciałbym się powiedzieć, sferą cichą, sferą, która nie krzyczy, która się nie upomina o samą siebie. I dlatego jest to zagrożenie, że ktoś może po prostu zignorować własną sferę duchową, a polega to na tym, że ktoś sobie w ogóle nie stawia pytań z dziedziny sfery duchowej. Nie interesuje się tym, skąd się wziął, kim jest, po co żyje, dokąd czy do kogo zmierza. Mówiąc twardo, tu największym zagrożeniem jest po prostu bezmyślność. Ona grozi w każdej dziedzinie, także w dziedzinie duchowej. I tacy ludzie, którzy w ogóle są niewrażliwi na swoją sferę duchową, nie zastanawiają się nad własną tajemnicą, tacy ludzie żyją, w cudzysłowie, spontanicznie, na luzie, ale to nie jest dobry sposób na życie. Spontanicznie i na luzie może żyć niemowlak i dobrze, że tak żyje. Jeszcze małe dziecko przed przedszkolem, ale już w przedszkolu. Nie można zawsze żyć spontanicznie i na luzie, bo jest jakiś regulamin i słusznie. A już w dorosłym życiu, w życiu zawodowym, w życiu małżeńskim, rodzinnym, życie na samym luzie byłoby wręcz katastrofą.
Tam jest potrzebna mądrość, odpowiedzialność, wierność, a nie tak zwany luz czy spontaniczność. Spontaniczność jest świetna dla zwierząt i dla małych dzieci. Dla ludzi dorosłych jest mądrość, odpowiedzialność, wierność i tak dalej. A więc brak duchowości oznacza, że ktoś nie wie skąd się wziął, dokąd zmierza i po co żyje. I w związku z tym nic mądrego życiem nie zrobi. Druga forma zagrożeń w kwestii duchowości to jest sytuacja, w której ktoś stawia już pytania z dziedziny duchowej, ale nie szuka prawdziwych odpowiedzi. Zadawala się takimi odpowiedziami bardzo połowicznymi, powierzchownymi. Jeszcze wrócę na chwilę do tego zagrożenia, kiedy ktoś myli duchowość z estetyzmem, z jakąś wrażliwością artystyczną, muzyczną. To wszystko jest cenne. Być wrażliwym na piękno przyrody, podziwiać zachód słońca, medytować nad jakimś kwiatem i jego pięknymi kształtami. Tylko to nie jest jeszcze duchowość. Ale kiedy już ktoś zaczyna stawiać rzeczywiście pytania duchowe, kim jestem, skąd się wziąłem, dokąd zmierzam, czy do kogo zmierzam, wtedy jeszcze jest i w tej sytuacji pewne ryzyko, zagrożenie. Mianowicie, że ktoś zadawala się odpowiedziami jakimiś cząstkowymi odpowiedziami, czy wręcz no, tak powierzchownymi, że naprawdę dalekimi od mojej rzeczywistości jako człowieka. I tu przykładem, no muszę dać ten przykład konkretny, chociaż ktoś może się z telewizów trochę skrzywić. Mianowicie, wyjaśniam dlaczego, przykładem takiej duchowości naiwnej, powierzchownej jest buddyzm. Tak bardzo promowany przez różne media nośne i modne. Taką ma dobrą opinię, że tak powiem, typu publicystyki, czy typu książek, a więc jak ktoś z psychologów na przykład powie w telewizji, że jestem buddystą, no to taki pomruk podziwu jest. Mówię teraz to z lekką ironią. A jakby powiedział, że jestem psychologiem chrześcijańskim, powiedziałby, proszę nie mieszać nauki z religią. Natychmiast byłaby kontra. Zresztą słuszna w tym przypadku, bo jestem albo mądrym psychologiem, albo żadnym. Natomiast jak ktoś powie, jestem psychologiem buddystą, to nie tylko nie ma oburzenia. Proszę pana, co pan tu miesza światopogląd z nauką? Proszę tego nie rozdzielać. Może być pan prywatnie buddystą, ale proszę o tym nam nie mówić tu publicznie w telewizji, czy w książkach się nie chwalić tym. Natomiast jak ktoś się chwali buddyzmem, to dostaje od razu oklaski. A jak się pochwali i przyzna do chrześcijaństwa, no, raczej będzie, przynajmniej w niektórych mediach, czy w niektórych środowiskach, na przykład studentów, będzie zdziwienie, albo wręcz jakaś forma pogardy, dosłownie mówiąc wprost i nie owijając bawełnę. A więc dlaczego? Dlatego mówię o buddyzmie jako przykładzie, dlatego że jest tak właśnie promowany, jest modny. Otóż duchowość buddyjska polega na tym, że człowiek unika cierpienia. Kiedy rozmawiam z buddystami, którzy byli chrześcijanami, odeszli, to ich pytam, co was pociągnęło do buddyzmu? A proszę księdza, niezwykła duchowość. Teraz cytuję rozmowę z dwojgiem lekarzy z Warszawy, którzy są małżonkami. Więc ten pan mi mówi, pan doktor, koło 40, mówi, proszę księdza, mnie pociągnęła taka niezwykła duchowość. I żona mu potwierdza, tak, i mnie też pociągnęła taka niezwykła duchowość buddyjska. Mówi, a co to za taka duchowość niezwykła? A proszę księdza, bo duchowość buddyjska mówi, żeby nie zadawać cierpienia ani roślinie, ani zwierzętom, ani ludziom, ani samemu sobie. To jakie to, proszę księdza, piękne, nie zadawaj cierpienia. Ja się wtedy trochę tak uśmiechnąłem w sposób zamyślany, mówię, proszę państwa, no ten ideał jest nierealny. Nie da się nie zadawać cierpienia. Jeszcze tylko wspomnę, że ta pani doktor w międzyczasie powiedziała, proszę księdza, ja żeby być wierna tejże duchowości, to kotu, którego mam w domu, wiąże taką na szyi taki mały dzwoneczek, żeby on nie mógł złowić myszy, bo by wtedy zadał ból tej myszy. Więc dlatego do tego stopnia respektuję tą naszą buddyjską duchowość. Ja mówię, a proszę pani, a czy pani ma świadomość, że w ten sposób zadaje pani cierpienie kotu, który wbrew swojej naturze nie jest w stanie wtedy polować i cierpi? I wtedy powiedziałam, proszę państwa, nie da się uniknąć cierpienia, ani się nie da nie zadawać cierpienia. Nawet jeśli mamy bardzo dobrą wolę, jeżeli się bardzo kochamy na przykład w rodzinie, to przynajmniej ze słabości, czasami z jakiejś nieuwagi, wyrządzimy komuś przykrość, zadamy jakieś cierpienie. Nie da się tego nie uniknąć. Natomiast chrześcijaństwo głosi znacznie większy ideał. Mianowicie głosi ideał kochaj. A kochaj to znacznie więcej niż nie zadawaj cierpienia. Kochaj, to troszcz się, to umacniaj, to wspieraj, to promuj rozwój tej osoby, którą kochasz, to troszcz się o nią, to bądź sejfem, bo ta osoba jest dla ciebie skarbem, więc kochaj. To jest ideał znacznie większy niż nie zadawaj cierpienia i to jest ideał
realistyczny, możliwy do osiągnięcia. Trudno oczywiście, jak to, co najwspanialsze, zawsze trudne, ale jest możliwe. Chyba niemal cała ludzkość się zgadza z tym, że jest parę osób, które potrafią kochać. Jan Paweł II, Matka Teresa dla przykładu. A więc to, że kochanie, miłość dojrzała jest możliwa, chociaż trudna, jest oczywiste. Natomiast to, że nie zadawaj cierpienia jest ideałem, to jest ideał wzruszający, ale nierealny. Więc buddyzm jest przykładem duchowości mylącej i niebezpiecznej, w tym sensie, że pokazuje ideał nierealistyczny jako realistyczny i ideał nie największy jako największy, bo miłość jest znacznie większym ideałem niż nie zadawanie cierpienia. I żeby dokończyć ten wątek, otóż ponieważ nie da się nie zadawać cierpienia z wymienionych względów i buddyzm też to musi uznać ostatecznie, dlatego co jest sensem istnienia człowieka w buddyzmie? To, żeby zostać obojętnym na własny los, nirwana, kompletna obojętność na własny los. Czyli buddyści, wyruszając w punkcie wyjścia z założenia nie zadawajmy cierpienia i sami też nie cierpmy, jaki mają punkt dojścia, zostajmy się obojętni na ten świat, na nasze życie. Odkryjmy, że życie nasze jednostkowe jest tylko iluzją nieoświeconego umysłu. Nas w rzeczywistości nie ma. W rzeczywistości jesteśmy tylko kroplą oceanu i wróćmy tam, gdzie nasze miejsce, w kosmicznej nirwanie, w kosmicznej obojętności na własny los. Otóż gdyby chrześcijaństwo głosiło, że sensem ludzkiego życia jest zobojętnienie na własny los, to by nas chyba wszystkich księży do więzienia wsadzili, współcześni ludzie tego świata. I chyba słusznie wtedy. Natomiast jak buddyzm to głosi, wszyscy przyklaskują, przynajmniej wszyscy z tamtej strony, która przyklaskuje. A więc to daje przykład bardzo konkretny duchowości, która jest niebezpieczna, która sprawia, że człowiek obojętnieje na własny los i to jest ideał. To w takim razie na czym polega taka dojrzała duchowość? No, dojrzała duchowość polega na tym, że stawiam prawdziwe duchowe pytania i szukam prawdziwych odpowiedzi. Otóż pytania już znamy, kim jestem, skąd się wziąłem, dokąd, do kogo zmierzam, a odpowiedzi, no, dla nas chrześcijan odpowiedzi są dosyć logiczne i racjonalne. Mianowicie, skoro jestem osobą, skoro potrafię myśleć i kochać, no to wziąłem się od kogoś, kto tym bardziej potrafi myśleć i kochać. Nie mogę być dzieckiem materii, która nie myśli, nie kocha. Nie mogę być dzieckiem przypadku. Przypadek nie może wymyśleć osoby i stworzyć. Materia, prawa, ewolucji nieświadome siebie nie mogą stworzyć mnie, świadomego siebie, zdolnego do miłości. Czyli skoro ja jestem osobą zdolną do świadomości, wolności, miłości, to pochodzę od kogoś jeszcze większego ode mnie. Dzieci pochodzą od rodziców, trochę większych od nich, a rodzice pochodzą od kogoś jeszcze większego niż oni. Od kogoś, kogo nazywamy Bogiem. I teraz to jest punkt wyjścia. Nieraz mi ktoś tam mówi, przeksiędza, ludzkość się dzieli na wierzących i ateistów. Mówię, nie. Ludzkość się dzieli, wszyscy jesteśmy wierzącymi, tylko ludzkość się dzieli na wierzących mądrze i wierzących naiwnie. Otóż ateiści to są przykładem ludzi, którzy mają bardzo naiwną wiarę. Oni są bardziej wierzący od nas, chrześcijan, dlatego, że oni wierzą w rzeczy niewiarygodne wręcz. Mianowicie wierzą w to, że oni, którzy potrafią myśleć i kochać, no wiedzą, chwalą się tym i słusznie, że oni pochodzą albo od przypadku, albo od nieświadomej siebie materii. To trzeba mieć niesamowitą wiarę, żeby w to wierzyć. To jest tak, jakby ktoś powiedział, proszę księdza, ja wierzę, że komputer skonstruowały małpy. No można tak wierzyć. Albo proszę księdza, ja wierzę, że motyl swoim skrzydełkiem stłukł szybę pancerną. Można tak wierzyć, tylko to jest wiara bardzo nieracjonalna, wręcz irracjonalna. I taki jest właśnie ateizm. Ateiści stawiają sobie pytanie o to, skąd się wziąłem. No, trudno nie postawić pytania, skoro mamy zdolność myślenia, ale zadowalają się odpowiedziami bardzo naiwnymi. Powtórzę, jestem dziełem przypadku, czy dziełem materii, która nie jest świadoma siebie. A my mamy bardzo racjonalną wiarę. Skoro wszystko w naszym świecie ma jakąś przyczynę i przyczyny są proporcjonalne do skutków, jeżeli szyba pancerna została stłuczona, to musiała być jakaś przyczyna i na pewno nie motyl stłukł szybę pancerną. Zasady myślenia racjonalnego, to samo w odniesieniu do człowieka. Skoro istnieję, to muszę mieć jakąś przyczynę, a skoro istnieję na sposób osoby, kogoś świadomego, wolnego, no to ktoś jeszcze większy ode mnie musiał mnie wymyśleć w swojej miłości. I to jest odpowiedź, którą dają chrześcijanie. I teraz w związku z tym, że pochodzę od kogoś, kto myśli i kocha, no i kto mnie stworzył na swój obraz i podobieństwo, bo nie jestem podobny do zwierząt ani do materii, tylko do kogoś nie z tej ziemi, dosłownie nieprzenośni, to i moim celem nie jest, żeby zaspokoić ciało, popędy, jakaś chwilowa przyjemność,
tylko trwała radość poprzez to, że wykorzystuje moją zdolność, by myśleć, by kochać, by decydować to, co mądre. I chciałbym powiedzieć, że takim prostym sprawdzianem, że ktoś ma dojrzałą duchowość, jest rozumienie, podkreślam rozumienie, że nie istnieje łatwo osiągalne szczęście. Każdy z nas marzy o tym, żeby być szczęśliwym, to jest świetne Boże marzenie, ale zwykle mamy też drugie marzenie, już nie Boże, trochę niebezpieczne, szatańskie, czasem mówiąc z uśmiechem, mianowicie marzymy o tym, żeby być szczęśliwym w sposób łatwy, bez wysiłku, bez dyscypliny, bez stawiania sobie wymagań. Ale przecież nic nie przychodzi łatwo. A zwłaszcza szczęście. I dlatego człowiek dojrzały duchowo wie, że nie jest dzieckiem przypadku, ani dzieckiem małpy, tylko dzieckiem Boga, który jest osobą myślącą i kochającą. I wie, że swój rozwój, swoje szczęście nie może zawdzięczać ani przypadkowi, ani życiu na luzie, ani spontaniczności, tylko właśnie życiu w sposób oparty na miłości i odpowiedzialności. I że nie istnieje łatwo osiągalne szczęście. Po tym, po tej świadomości możemy wiedzieć, że ktoś ma dojrzałą duchowość. A więc dojrzała duchowość jest szczytem mądrości. Nie wystarczy tu wykształcenie. Są ludzie, którzy mają bardzo wysokie wykształcenia, nie rozumieją samych siebie i krzywdzą siebie i swoich bliskich. A więc duchowość to coś więcej niż tylko inteligencja. To mądrość, to rozumienie, to szukanie prawdziwych odpowiedzi na najważniejsze pytanie. Skąd jestem, dokąd zmierzam i jak tam ten cel osiągnąć, który sobie wyznaczam. Księże Marku, to w takim razie co jest takim szczytem duchowości? Z perspektywy chrześcijańskiej szczytem duchowości jest świętość, ale świętość znowu rozumiana dojrzale, bo można rozumieć świętość naiwnie, na przykład jako cierpiętnictwo, szukanie krzyża, umartwienia. Nie, to nie jest świętość. Pan Bóg nas nie zapyta na końcu życia, czy żeśmy cierpieli, tylko czy żeśmy kochali. Więc świętość jest to naśladowanie Chrystusa, który kochał wszystkich, ale mądrze, i który fascynował ludzi szlachetnych, niepokoił grzeszników, a do pasji wręcz doprowadzał cyników i faryzeuszy, i ludzi obłudnych, przewrotnych. I po tym można poznać świętego. Święty to ktoś, kto fascynuje ludzi szlachetnych, niepokoi ludzi błądzących i do pasji wręcz doprowadza cyników, ludzi przewrotnych, bo oni widzą, że można inaczej żyć. A oni sobie chcą wmówić, że nie da się inaczej żyć. I do świętego jedni przychodzą z podziwem, a drudzy strzelają, tak jak do Jana Pawła II i tak jak do Jezusa najpierw. Tłumy go podziwiały, śpiewały Hosanna, ale część ludzi z tychże tłumów potem krzyczała na krzyż z nim, dlatego że święty fascynuje dobrem, ale niepokoi tych, którzy za dobrem, za miłością nie idą. Księże Marku, dziękuję serdecznie za rozmowę. W następnym odcinku będziemy rozmawiać o sferze religijnej. Też bardzo ciekawy temat. Już teraz zapraszam na spotkanie za tydzień. Dziękuję. Moim Państwa gościem był ksiądz dr Marek Dziewiecki. Z Panem Bogiem. Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Tej miłości, która nigdy nie ustaje.